schyłek lat 60. należał do bandów takich jak Skaldowie. W Opolu grupa fanek podążała za muzykami krok w krok. To także czas artystycznego rozkwitu polskich Beatlesów, zespołu Czerwone Gitary. Festiwal w 1969 roku należał właśnie do nich. Grupa wykonała utwór Biały Krzyż. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Muzykę skomponował Krzysztof Klęczon, syn nękanego za powojenną działalność żołnierza Armii Krajowej. Słowa napisał Janusz Kondratowicz, zainspirowany widokiem brzozowego krzyża na zakopiańskiej trasie. W czasie występu Krzysztof Klęczon położył na deskach sceny biało-czerwoną wiązankę. Gest odczytano jako hołd złożony ofiarom II wojny światowej. Wbrew obawom twórców, utwór Biały Krzyż nie tylko ominął cenzurę, ale także został nagrodzony przez ministra kultury i sztuki. Z kolei nagrodę Związku Autorów i Kompozytorów przyznano za utwór Hej, dzień się budzi. Hej, dzień budzi się na ziemi, hej, dzień na ziemi, dzień wstaje. Piosenka śpiewana wielokrotnie przez rozmaitych artystów po raz pierwszy wybrzmiała w Opolu za sprawą Jolanty Borusiewicz. Nagrodę dziennikarzy obok silnej grupy pod wezwaniem odebrała Joanna Rawik za poruszającą romantyczność. Kocham świat za zasłoną szarych dni, choć nie zawsze umiem żyć w uśmiechu. Kocham świat. Utwór znany także jako Kocham świat skomponowano na motywie Poloneza Az-Dur Fryderyka Chopina.